pierwszy dzień pobytu w Alpach Bawarskich. Jesteśmy w Hohenschwangau, czyli w miejscowości, gdzie znajduje się ten słynny zamek, taki z Disneya. Tam go widać. Tutaj też te okoliczne góry. Takie jeszcze niskie, a już fajne. Po 1700-1800 mają tutaj te Alpy. Będziemy się przenosić na wyższe w dalszej kolejności tej naszej wycieczki, ponieważ planem jest zdobycie cukrzpica, ale to jest na razie dzień pierwszy, godzina 6 rano, 6 z groszem. Idziemy nad jezioro Alpsee, a później do tego zameczku. Tu jest jeszcze drugi zamek, niski tak zwany, ale do tego to już nie wiem, czy się będziemy wybierać. Jezioro Alpsee. Nad nim pojawiają się szczyty gór. Jest to takie trochę szczypskie pleso. Zważywszy oczywiście na ilość tych hoteli, które tutaj są wokół. Wie, czy jak to tu nazwać, to za czysta nie jest. Najpierw idziemy w kierunku mostu Marienbrücke. Z niego podobno zamek fajnie jest widoczny i wąwóz rzeczki, która pod nim płynie 40 minut, a później będziemy wracać w okolicach zamku. Doszliśmy do mostu. Piękny most nad, wydaje się, pięknym wodospadem, wąwozem, przepraszam. Jakiś... O, tu stąd widać zamek pięknie. Tu rzeczywiście to jest to, co na puzzlach. Tu jest wodospad rzeczywiście, na dwupiętrowy wodospad. Trzy! Jeszcze jedna podpada na dole. Czekaj, to muszę to jakoś, żeby mi ten telefon tam nie wyklunął. No widzę, aczkolwiek ten trzeci to tak wygląda. Punkt widokowy położony trochę powyżej zamku, powyżej mostu. Most jest stąd widoczny, a jakże trochę zasłonięty jakimiś drzewkami. Tam widać Alpy już w tej takiej wyższej formie.
No i tu jest naprawdę piękny punkt widokowy na zamek. Stąd ten zamek jest podobny do tego zamku na zdjęciach. Hohenschwangau z dojścia do zamku. Jezioro się prezentuje bardzo fajnie. Zamek, parking, nasze auto nawet tam widać na parkingu. No i zamek widać oczywiście, żeby nie było. Tego troszkę drzewa zasłaniają, ale jest super. Najmniej okazale prezentuje się właśnie z tego Hohenschwangau, z tego parkingu. No, taki mały się wydaje, nie? No i taki od tamtej strony, taki tam jest tylko jedna wieża i właściwie płasko elewacja, no. A tutaj są te różne wieżyczki, krużganeczki, balkoniczki. Na mapach CZ jest taki tutaj fragment szlaku, którym można by ten zamek obejść od strony wąwozu, ale oznaczony jako nieczynny i faktycznie jest nieczynny. A tam podobno, gdzie jest Beata, widać most. No i widać oczywiście już teraz jedną stronę oczywiście, ale zamku. No, artysta się napracował. No, zamek okazały. Trzeba mocno głowy zadzierać. Żeby się mu przyjrzeć. Doszliśmy do bramy wjazdowej. Dalej bez biletu już się nie wejdzie, ale my tu jesteśmy przynajmniej godzinę za wcześnie przed otwarciem tego zamku. 45, czyli 55 minut. O, to 55 minut za wcześnie. Tam trzeba iść, na tamten tarasik. Stamtąd będzie widać zamek i może coś Alp za nim. No ale... Przeczy, żeby nie wchodzić do zamku, też. Taras widokowy. No ale też to nie jest to, co na puzzlach. Też nie, no. Jeszcze punkt widokowy na sztuczne jezioro Forgensee na rzece Lech. Mogło jeszcze być z balona zrobione. Wchodzimy na parking. Pierwszy punkt programu zaliczony. Prawdopodobnie do tego starego zamku chyba nie pójdziemy. Będziemy się teraz przenosić do Garmisch-Partenkirchen, a pojedziemy drogą przez Austrię z widokiem na Zugspitz. Jeszcze obejrzeć drugi zamek. Teraz, żeby prawidłowo wypowiedzieć te nazwy. Miasto się nazywa Hohenschwangau. Zamek, do którego idziemy, też się nazywa Hohenschwangau. I tak jak to rozumiem, to była
poprzednia siedziba królów bawarskich, a zamek, na którym byliśmy, nazywa się Neuschwanstein. Coś od kamienia. I to jest ta siedziba nowa, którą sobie wybudował Ludwik Bawarski, bo mu się tam te rejony bardziej podobały. Tu po drodze jest jeszcze jakaś kaplica. No ale na razie takimi serpentynkami idziemy sobie na ten zamek starszy. Kaplica nie wydaje się zbyt okazała. Przez okno to tam chyba nic nie zobaczymy. To nawet nie widać, żeby w jakikolwiek sposób to kaplica przypominało. Może kiedyś to była kaplica. A teraz to jest zamknięte. I być może w remoncie. No, trzeba obiektywnie przyznać, że zamek Hohenschwangau jest położony niżej niż Neuschwanstein. No i prezentuje się, chociaż on jest dość duży też, bo tam się jeszcze ciągnie dalej za te drzewa, ale no mniej okazale niż ten drugi. Tarasy, ogrody. Widokiem na Alpy, na ten główny dziedziniec niestety wejść nie można, jedynie można tu się przespacerować po tych krużgankach. Jezioro Alpensee, góry, których nazw oczywiście nie jestem w stanie wypowiedzieć, no i miasteczko. Zamek, ciutkę bardziej zaniedbany, ale też fajny, z wysokimi wieżami. Opuszczamy zamek. Teraz już na pewno pierwszy punkt programu został zaliczony. Wjeżdżamy i udajemy się do Garmisch, a później na nasz pierwszy nocleg